Cześć, witajcie, ja się nazywam Regden, a to kolejny odcinek Strasznych Rzeczy, a dziś porozmawiamy sobie o Krakenie. Zapraszam. Kraken to stwór opisywany w wielu legendach i historiach marynarzy. Pierwszy opisał to monstrum w epoce nowożytnej Erik Pontoppidan w swoim dziele Natural History of Norway w 1752. Jeszcze wcześniej pisał o nim Pilniusz Starszy. Potwór miał blokować cieśninę gibraltarską, nie przepuszczając przepływających tamtędy okrętów. Według legend, Kraken miał być często brany przez marynarzy za zwykłą wyspę. Gdy ów marynarze schodzili na wyspę, ten zanurzał się, przytapiając marynarzy wielką falą wody. W legendach Kraken jest znany również jako Triangul. Jest pod władzą Neptuna, lecz słucha tego, kogo zobaczy zaraz po przebudzeniu. Zasypia na 100 lat, by później przez kolejne 100 atakować statki. Ze Skandynawii krakeny wywodzą nie tylko swój rodowód, ale i nazwę. Kraken jest liczbą mnogą od norweskiego słowa kraik i w takim znaczeniu używa go Francesco Nergi. W roku 1752, lata przed wydaniem historii Norwegii, pierwszego opisu krakenów, który zawdzięczamy czasom nowożytnym. A samo słowo kraik oznacza w norweskim ośmiornicę. Najbardziej znanymi autorami opowieści o krakenach byli m.in. kapitan Reynolds, kapitan Jean Magnus Dens czy Frank Bullen. Z kolei jeden z nowszych raportów datuje się na 1969 rok i zawdzięczamy go Denisowi Brownowi i jego towarzyszom. Niektórzy mówią, że Kraken nie istnieje, a spotkania z nim miały być wymysłami marynarzy, którzy to doznali omam ze względu na zaburzenia związane z bardzo długą podróżą. Lecz naukowcy udowodnili, że za sławnego Krakena uważa się kałamarnicę olbrzymią. Za pierwszy tego rodzaju dowód można uznać znalezione w 1853 roku szczątki kałamarnicy, opisane 4 lata później przez duńskiego przyrodnika Repetusa Stenstrupa. Z racji swoich rozmiarów dochodzących do 18 metrów, kałamarnica olbrzymia zasłużyła sobie na miano drugiego co do wielkości mierczaka na Ziemi. Kałamarnice z wyglądu przypominają ośmiornice. Obie te cechy mogłyby dać początek takiemu, a nie innemu wyobrażeniu krakenów. I to tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!